Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 drobiazgów chciałbym Państwu przypomnieć takie wczesne tworzywa. No, może nawet nie będę u, używał nazwy tworzywa sztuczne, bo niektóre z tych tworzyw są naturalne, ponieważ takie tworzywo jak ebonit to jest taka specjalna, zwulkaniz zwulkanizowany, specjalny kauczuk utwardzony, czyli nie jest to tworzywo sztuczne, jest to tworzywo naturalne. No, później się pojawił też bakielit o jakieś powiedzmy 50 lat później na przełomie. XIX i XX wieku. I tutaj chciałem Państwu pokazać przedmioty, które są zrobione z bakielitu. Proszę zwrócić tutaj uwagę, są radia, takie małe lampowe radia. To górne jest yy, Czechosłowackie, to dolne jest firmy Philips i oczywiście moglibyśmy też polskiego pioniera w Ebonicie yy, pokazać. Co prawda mówimy, że on był w Ebonicie, ale w zasadzie miał obudowę bakielitową, ponieważ te dwie nazwy bardzo często yy, są jakby to powiedzieć mylone. Zostańmy przy tym bakielicie i będziemy dzisiaj pokazywać yy, rzeczy z bakielitową. Także tutaj proszę zwrócić uwagę na te y, obudowy radio oczywiście no cały czas podkreślam. Y, proszę zobaczyć, że no całkowicie różne firmy A nie ukrywajmy, że są do siebie bardzo podobne. No, tu jest na przykład obudowa od takiego bardzo starego radia, to jest firma AEG, niemiecka i też proszę sobie wyobrazić, że to całe duże jest zrobione z bakielitu. No oczywiście, jeżeli chodzi o duże elementy, no muszę się pochwalić, mam samochód DKW z 1929 roku i cała deska rozdzielcza, czyli to wszystko, co jest na szerokości auta, również jest zrobione z bakielitu i w tym są osadzone zegary. Oczywiście możemy mieć, jeżeli jeśli chodzi o zegary, taki elegancki budzik, który również cały jest z bakielitu. No mamy tutaj też płytę bakielitową, stara płyta, sirena, Elektro. To są te tak zwane kruche płyty. Większość ludzi pamięta z czterech pancernik, jak Gustry kulał po, po, po ulicy tego typu płyty i one mają to do siebie, że się. Że kruszą, że kruszeją i one w zasadzie nawet nieruszane po pewnym czasie lubią pęknąć. Po wojnie z tego typu płyt robiono guziki. Nie ukrywajmy, że te guziki też były kruche. No jeżeli chodzi o płyty, to od razu też pokażę pudełko muzy, gdzie są igły do y, właśnie tego typu y, patefonów, gdzie się odtwarza tego płyty i też ono jest bakielitowe. No jeżeli chodzi o bakielit, no proszę zobaczyć, Baby Brown, takie malutki aparat fotograficzny, cała obudowa, wszystko zrobione z bakielitu, tu mamy taki troszeczkę większy, też proszę zobaczyć wszystko zrobione z bakielitu także jest to tworzywo które, które, które powiedzmy jest, było kiedyś bardzo dużo wykorzystywana obecnie no troszeczkę zanikło, tu jest na przykład taki pojemniczek może być na masło, może być na margarynę, coś w formie takiego termosu i to jest właśnie ten taki kolor najjaśniejszy jeżeli chodzi o bakielit, a to jest ta Wersja taka, nazwijmy to najciemniejsza, czyli czarny. Też eleganckie pudełka, proszę zobaczyć, wszystko gwint, ładnie można było to uszczelić i były to takie nasze wczesne tworzywa. No, tu proszę zwrócić uwagę na piękne dwa telefony, również tarcza wybierakowa, wszystko zrobione z bakielitu. Eleganckie słuchawki, było to bardzo wygodne, można było to umyć, nie brudziło się i jest to bardzo wygodne tworzywo. I jeszcze w niektórych domach, Gdzieś jakieś rzeczy z tego surowca są zrobione. Tu też taka łącznica telefoniczna, tutaj się łączy kable i też to wszystko jest wykonane z bakielitu. Jest to akurat 42 rok, okres II wojny światowej, ponieważ bakielit ma. I właściwości izolujące, termiczne, i nie przewodzi prądu. Także naprawdę jest to, jest to bardzo, bardzo wygodne tworzywo. No, jak ktoś był w harcerstwie, to miał na pewno finkę, piękna, stara finka, i też proszę zobaczyć bakielitowy uchwyt y, finki. Także naprawdę jest to tworzywo y, y, wykorzystywane w wielu gałęziach. No, bardzo lubię takie pudełka z napisami. Tu jest na przykład pasta do obuwia z połem, i podobało mi się to, że ceny były kiedyś stałe. Bo, jeżeli na formie było zrobione cena złotych 2,20, no to to zawsze musiało 2,20 kosztować. I są to takie eleganckie pudełka. No tutaj mamy zpołem, zakłady wytwórcze w Kielcach, waga 40 gram. Tutaj znowu mamy montanę. Też mamy spółdzielnię pracy artykułów. I tutaj też wszystko jest napisane, kto, co, jak wyprodukował i co znajduje się w środku. Były też osprzęt elektryczny, taki włączniczek od lampy. To też wszystko jest bakielit. Tu takie charakterystyczne pudełko na różne koraliki, na różne gry. To jest akurat pudełko od piełek, czyli od takiej gry dziecięcej, gdzie wprowadzało się dużym Małe rzeczy, i to jest charakterystyczne, pudełko odpione. Tu kolejna elektryczna rzecz, to akurat jest 33 rok, yy, przełącznik telefoniczny. Dawniej było tak, że na przykład telefon z parteru przełączało się na piętro, i przy pomocy takiego przełączniczka to wszystko można było zrobić, i też jest to wszystko zrobione z bakielitu. Oczywiście z bakielitu możemy też mieć pióra wieczne. Proszę zwrócić uwagę, yy, piękna, stara yy, opraweczka wszystko wczesny, stary yy, bakielit. Także są to wygodne rzeczy. No jak już lubię pokazywać reklamowe rzeczy, mamy popielniczkę, również morawitan, specjalne takie zwitki do składania papierosów i też piękna ebonitowa -e lub bakielitowa popielniczka. Jest to naprawdę bardzo, bardzo ciekawe tworzywo. No tu też bardzo wczesna rzecz, pisze 1902 rok, takie etui, Także patrząc na ten kolor, to bardziej jest to tu już na pewno ebonit, i w środku można było mieć taki niezbędnik. Myślę, że żołnierski to akurat jest Brzytwa, reszty mi jeszcze brakuje, ale pudełko jest bardzo wczesne, i to jest ciekawe, że jest napisana data 1902 rok, czyli też ma to ponad 110 lat. No i może chyba najciekawsza z tych rzeczy, proszę zobaczyć, bakielitowa taca w pięknym stanie zachowane, charakterystyczne różyczki i jest to Biała Maria, czyli wzór Rozentala i odwracamy i oczywiście pisze Made in Germany wzór Rozentala po prostu y, y, w czasach, kiedy... Stosowano nowe wzornictwo, a starano się wykorzystywać nowe materiały, to właśnie taki, taki bakielit, który wchodził do, do użycia, został przez firmę Rosenthala wykorzystany i powstała piękna taca, nie porcelanowa, tylko właśnie bakielitowa. Także zwróćmy uwagę, czy mamy w domu jeszcze jako uchwyt od szafy, albo jakiś wieszaczek, jakieś opakowania stare pudełka. To są to bardzo wczesne tworzywa, których nie, które niedługo będą już tylko w muzeach i u, i u kolekcjonerów, ponieważ jest tego naprawdę coraz mniej. Także za namawiam, zbierajmy rzeczy z ebonitu albo z bakielitu. Dziękuję.